O wygłoszenie referatu okolicznościowego proszę pana majora Mariana Nowaka. Szanowni państwo, spotykamy się dzisiaj na uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego i odsłonięcia pamiątkowej tablicy, która upamiętnia miejsce stacjonowania jednostek wojskowych na terenie miasta i garnizonu Ostrów Wielkopolski. Jest to symboliczne miejsce stacjonowania w Ostrowie jednostek wojskowych, bo wiemy, że ich było więcej. 15 sierpnia to wyjątkowa data w polskim kalendarzu. To żołnierskie święto zostało ustanowione dla upamiętnienia momentu szczególnej chwały narodowego oręża, zwycięskiej bitwy warszawskiej w wojnie polsko-bolszewickiej. To już 96 lat od tych wydarzeń mających znaczenie w historii nie tylko Polski, Europy, ale i całego świata. W tym dniu oddajemy cześć bohaterstwu polskich żołnierzy, a także państwu polskiemu i jego patriotycznemu społeczeństwu, które zbudowało armię mogącą skutecznie przeciwstawić się naciągającemu dla całej Europy zagrożeniu. Pamiętamy o wielkim poświęceniu naszych przodków. Bądźmy dumni z ich dokonań i wdzięczni za to, że możemy cieszyć się wolnością. Wojsko w historii Ostrowa zajmowało zawsze szczególne miejsce. W okresie porozbiorowym do 1918 roku stacjonował tu silny garnizon pruski z uwagi na granicę w Skalmierzycach z zaborem rosyjskim. W listopadzie 1918 roku wraz z odradzającą się po 123 latach zaborów ojczyzną rozpoczęto w kraju formowanie pierwszych polskich jednostek wojskowych. Nasi ojcowie, dziadowie walczyli o odzyskanie niepodległości państwa polskiego z bronią w ręku. Przelewali krew, oddawali ojczyźnie to, co najcenniejsze, swoje życie. Polska, jak żaden inny kraj, zna dolę niewoli. Stąd tak bardzo potrzebne były wówczas silne siły zbrojne, ale jeszcze bardziej potrzebne są one dziś. Stacjonujące tutaj od 1918 roku jednostki wojskowe były miejscem pielęgnowania tradycji patriotyczno-niepodległościowych oraz chwały oręża polskiego. W historii Polski od początku XX wieku na stałe zapisane zostały wielkie i znaczące wydarzenia historyczne związane z naszym miastem. Miastem Republiki Ostrowskiej, z którego rekrutowali się najlepsi synowie i żołnierze zwycięskiego powstania wielkopolskiego. Pamiętamy o tworzonym w Ostrowie Wielkopolskim pierwszym pułku piechoty polskiej, który decyzją władz poznańskich dość szybko rozwiązano. Korzenie ostrowskie miał również 12 pułk strzelców wielkopolskich utworzony w Ostrowie 6 lutego 19 roku, który wziął udział w bohaterskiej bitwie warszawskiej już jako 70 pułk piechoty. Po zakończeniu działań wojennych pułk nie wrócił niestety do stałego garnizonu w Ostrowie. Po kilkakrotnych zmianach swojej siedziby ostatecznie został skierowany do Pleszewa. Do Ostrowa w grudniu 1920 roku skierowano natomiast 60. Pułk Piechoty Wielkopolskiej, który po przebytym podobnie do 70. Pułku w szlaku bojowym trafił tu na stałe. Wywodził się z Kościana i został przemianowany z 7 stycznia 1920 roku z 6. Pułku Strzelców Wielkopolskich na 60. Pułk Piechoty. W okresie międzywojennym był największą legendą garnizonu ostrowskiego. Stacjonowała tu również orkiestra pułkowa. Pułk wziął udział w kampanii wrześniowej 1939 roku, a po jej klęsce wielu jej żołnierzy trafiło do obozów, ale także do podziemnych struktur państwa polskiego. Po wojnie stacjonował tu 10. Pułk Piechoty i Batalion Saperów 4. Lubuskiej Dywizji Piechoty. W maju 1957 roku przeniesiono z Kutna do Ostrowa Wielkopolskiego 20. Samodzielny Batalion Samochodowy. W 1958 roku batalion przeformowano na 9. Szkolny Pułk Samochodowy, a w 1987 na 9. Ośrodek Szkolenia Specjalistów Czołgowych. Z kolei w 2002 na 3. Ośrodek Szkolenia Kierowców. Pomimo przeformowań numer jednostki pozostał ten sam, czyli jednostka wojskowa 1956 stacjonowała tu bez mała pół wieku.
My, byli żołnierze ostrowscy, skupieni wokół koła nr 2 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, ale w dużej mierze również niezrzeszeni, czujemy się dziś uprawnionymi spadkobiercami wszystkich chlubnych tradycji, zarówno tych z lat 20. i okresu walk wrześniowych 1939 roku, walk z okupantem na naszym terenie z bronią w ręku, w różnej formie i postaci, jak i działań pokojowych następujących po sobie. Wszystkich jednostek wojskowych stacjonujących tutaj w Ostrowie Wielkopolskim. Pozostają nam niestety już tylko wspomnienia i pamięć. Szanowni i drodzy kombatanci, żołnierze i pracownicy jednostki wojskowej 1956, szanowni mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego. Pamięć historyczna to bardzo ważne zadanie dla rodziców, dziadków i szkoły w przekazaniu młodemu pokoleniu postaw, treści i zachowań patriotycznych naszej dużej i małej ojczyzny. Bądźmy dumni z dorobku i osiągnięć tych jednostek wojskowych, dumni z postaw ich żołnierzy, którzy tu stacjonowali, żyli, szkolili i pełnili pełną oddania dla jej dobra służbę. O tych jednostkach i ich dowódcach mówi ta tablica, która zostanie dzisiaj uroczyście odsłonięta. Kombatantom ostrowskim, którzy tworzyli historię Polski, walcząc o jej wolność, także wolność naszego miasta, życzymy zdrowia, a troska otoczenia oraz satysfakcja z dokonań niech towarzyszą im każdego dnia. Żołnierzom i pracownikom cywilnym jednostki niech towarzyszą miłe wspomnienia z lat służby i pracy dla Rzeczypospolitej. Cieszcie się Państwo dobrym zdrowiem, a Wasze życie nie układa się w garść zrealizowanych dobrych życzeń. Wszystkim tu zebranym życzę szczęścia, zdrowia i radości z każdego kolejnego dnia. Chwała bohaterom, cześć poległym i zmarłym żołnierzom i pracownikom cywilnym ostrowskich jednostek wojskowych. Dziękuję za uwagę. Szanowni Państwo, proszę o odsłonięcie pamiątkowej tablicy pana pułkownika Zbigniewa Wośko, pana pułkownika Juliusza Nowaka, pana chorążego Antoniego Łukomskiego. Wystąpię. Thank you.